Klub podnoszenia ciężarów Górnik Polkowice wychował wielu mistrzów Polski, a także medalistów mistrzostw Europy i świata. Jednym z utalentowanych zawodników, który puka do drzwi wielkiej kariery, jest Bartosz Kocyło. Jego przygoda z ciężarami rozpoczęła się nietypowo. Pomagałem przy organizacji zawodów jako akustyk szkolny i zacząłem przychodzić po prostu po zawodach. Oglądałem zawody i potem postanowiłem przyjść na siłownię. Wybór tej dyscypliny sportu okazał się słuszny. Mimo młodego wieku Bartek zdobył już kilka medali Mistrzostw Polski. W tym roku przywiózł złoto i srebro. Była walka, byli przeciwnicy na równym poziomie, ale ostatecznie udało się zająć pierwsze miejsce w podrzucie i w dwuboju i rwaniu, wywalczyć srebrny medal. Bartek pokazał klasę, wywalczył ten złoty medal w bardzo ładnym stylu, poprawił rekordy życiowe w podrzucie i w dwuboju, i się udało. No i Igor Osuch był pretendentem złotego medalu, także tutaj bez problemu wygrał. No i oprócz tego wygrał całą klasyfikację jako najlepszy zawodnik Mistrzostw Polski do lat 20. Bartek ciągle się rozwija. Systematycznie dąży do celu, którym jest... Największym marzeniem jest medal olimpijski, najlepiej złoty. Sukcesy sztangistów Górnika przyciągają młodych polkowiczan, którzy chcą spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu. To właśnie sport kształtuje ich charaktery i pozwala spełnić marzenia. Mamy około 5-6 zawodników tak w wieku od 10 do 14 lat. Chodzą systematycznie. No, zobaczymy, na razie jest poprawa. Z treningu na trening jest coraz lepiej. No myślę, że w najbliższych latach pokażą swoją klasę na pomostach. W tym roku Polkowicki Klub obchodzi 50-lecie istnienia. W tym czasie zawodnicy klubu osiągnęli wiele znaczących sukcesów indywidualnych i drużynowych. Nigdy natomiast nie udało się zdobyć tytułu drużynowych mistrzostw Polski. To właśnie w tym roku marzą o tym tytule. Mamy w tym roku 50-lecie klubu i zdobycie tego złota w drużynowych mistrzostwach Polski to byłoby taką wisienką na torcie. O tą przysłowową wisienkę na torcie sztangiści Górnika muszą jeszcze powalczyć. Pod koniec czerwca rozegrane zostanie w Polkowicach czwarty rzut drużynowych mistrzostw Polski. Natomiast ostateczne rozstrzygnięcie tych zmagań nastąpi pod koniec września. Finał drużynowych mistrzostw Polski planowany jest w Polkowicach, a więc być może będziemy świadkami historycznego sukcesu drużyny KPC Górnik Polkowice.